W dniu dzisiejszym podaliśmy projekty do publicznej wiadomości. Zostały one przedstawione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Budżetu Obywatelskiego. To jest też rola Budżetu Obywatelskiego, który poza pewną formułą edukacyjną mówiącą o tym, w jaki sposób realizuje się inwestycje w mieście, też musi powiedzieć i pokazać mieszkańcom, że od pomysłu do realizacji jest czasami długa droga. Jeżeli chodzi o frekwencję tegoroczną, obliczyliśmy ją na wysokości około 7,5%. Jest to nieco gorzej niż w roku ubiegłym. Plac asfaltowy, gdzie będzie można potrenować różne techniki jazdy i minitor długości od 800 metrów w górę. Ideą jest to, aby był dostępny dla mieszkańców. Dla mieszkańców, którzy chcą doskonalić swoją technikę jazdy. My tutaj widzimy to w formie miejsca integracji wszystkich środowisk zmotoryzowanych, czyli stunterzy, motocykliści jeżdżący zamiast w czwartek na Bora, to żeby tu mogli pojeździć, ale również i samochodziarze, którzy się spotykają ciągle na różnych parkingach przy supermarketach.